Hej, cześć, witajcie kochani na kanale Scrap Pasja i na kanale Gosiowy Świat, bo te filmy oczywiście pojawiają się i tutaj równocześnie. I teraz tak, zarówno na kanale sklepu Scrap Pasja, jak i na kanale Gosiowy Świat dostawałam też pytania w prywatnych wiadomościach. Jednak ten Hidden Hinge nie jest tak powszechny, jak myślałam. Prosiliście, bym Wam pokazała wolniej, jak ja to robię, więc postanowiłam dograć taką no kolejną część filmu, w której pokażę Wam, na czym polega ten Hidden Hinge. Prosiliście też o wymiary poszczególnych klapek, bo nie można tego wyłapać, więc też Wam pokażę i przy okazji zrobimy sobie poinsecje, które będą nam potrzebne do albumu. Poinsecje będą wyglądały w ten sposób i w ten sposób, i to będą poinsecje z papieru. Także takie sobie kwiatuszki wykonamy na końcu i jeśli kogoś nie interesuje to, jak zrobić Hidden Hinge'a, bo wie, bo zna, bo oglądał na innych filmach, to może sobie przewinąć dalej. Ja już Wam tłumaczę, jak się robi Hidden Hinge i o co tutaj chodzi. To jest system, na którym trzymają się nasze strony. Wiadomo, że tutaj dojdą nam klapki, dojdą nam zdjęcia, więc mogą to być ciężkie strony. Chyba kot mi buszował, bo coś mi się tu pozaginęło. Więc ten system musi się nam trzymać w miarę mocno. I tutaj teraz tak, można zrobić ten Hidden Hinge, tak jak ja zrobiłam, że tutaj odstęp jest, jest odstęp między grzbietem okładki a z rozpoczynającymi się stronami. Widzicie, wszędzie tutaj mamy ten taki odstęp i jak zamkniemy album, to nam stoi tylko na okładce, stron nie dotykają do podłoża. Ale można zrobić też album, gdzie te strony zaczynają się już w tym miejscu, gdzie idą równo z okładką, czyli coś takiego. Tu już by była strona wyżej, w górze, widzicie, my tutaj mamy ten odstęp, ale można zrobić też tak, odtąd dotąd i wtedy te strony są równiusieńkie z naszą okładką i też można coś takiego zrobić, dlatego jeśli robicie system Hidden Hinge, to się zastanówcie, czy chcecie robić równo z okładką, czy chcecie zrobić odstęp. Jaki chcecie zrobić tutaj ten odstęp, to jest Wasza decyzja. Jak widzicie, ja robiłam na oko, okładka ma 17, z tego co pamiętam, tak 17, ja robiłam 15,5, tutaj strony mają 15,5, dlatego tutaj ten odstęp jest robiony na oko. Jeśli lubicie mierzyć sobie, to sobie wymierzcie. Ja jestem z takich, które wolą robić na oko. No więc dobrze, więc jeśli sobie postanowicie, że będzie równo z grzbietem, to tyle, ile centymetrów ma grzbiet, jeśli krócej, no to tyle ile chcecie. U nas było 15,5 cm. I teraz tak, taki jeden hinge, to są tak jakby dwie strony sklejone ze sobą. On nie jest to taka pojedyncza kartka, tylko taka podwójna. I jest odstęp między jedną a drugą stroną. I teraz w zależności od tego, ile chcecie mieć kart, jak chcecie mieć upchany album, czy w albumie będzie na przykład będą jakieś odstające kwiaty, u nas na przykład będą poinsecje, więc przydałoby nam się, żeby tutaj ten odstęp między jedną kartą a drugą był troszeczkę większy. Można go zrobić mniejszy, może tutaj już wchodzić sobie kolejna karta na przykład. O, to już może być kolejna karta, więc mamy odstęp mniejszy. Więc to tylko od Was zależy, jaki wymiar będzie miał tutaj ten odstęp. Ja robię wszystko zazwyczaj na... Przepraszam, wszystko coś leci. Zmiotka spadła. Ja robię zazwyczaj wszystko na pół cala, bo mi jest tak łatwiej. Na pół cala robię tutaj tą właśnie tą zawieszkę i na pół cala robię odstęp, bo ja powiem Wam, że z matematyki byłam dobra, miałam same piątki, ale te matematyczne obliczenia wszystkie mnie to męczy, a scrapbooking to ma być relaks, a nie liczenie, przeliczanie cali, ułamków, centymetrów i tego typu rzeczy. Dlatego ja robię sobie co pół cala. I mi jest tak najprościej. Tak jak Wam mówiłam w pierwszej części filmu, ja zawsze sobie tutaj zostawiam dwa cale. Zostawiam sobie dwa cale, dlatego że jeśli przykleicie tutaj W ogóle jeśli przykleicie tutaj, to, no to nie zamaskujecie ładnie tego rowka. Albo może być, te strony będą mniej stabilne, łatwiej będzie je wyrwać. Zawsze istnieje ryzyko w takim ręcznie robionym albumie, że coś niestety się nie utrzyma, coś się gdzieś nadedrze. To jest tylko papier, więc musimy na to brać poprawkę, no ale starajmy się robić tak, by te albumy przetrwały jak najdłużej. Więc ja zawsze sobie zostawiam tutaj dwa cele, żeby ta zakładka tutaj gdzieś była na tej naszej pierwszej okładce i tutaj na tej tylnej też, żeby to miało mniejszą szansę się oderwać, żeby tutaj większa powierzchnia przytrzymywała nam ten cały system, który trzyma nasze strony. I tak samo jak mówiłam, nie robię tutaj tego pierwszego zdjęcia, bo dopiero jak przykleję, to wiem, w którym miejscu mam to zdjęcie zrobić. Dopiero wtedy sobie tu przykładałam kość, pamiętacie? I tak jechałam i dopiero wtedy robię to zdjęcie. Więc zaczynam już od tego pierwszego, tak jakby skrzydełka tego pierwszego hinge'a. Więc biorę sobie kość. I tutaj, tak jak mówiłam, dwa cale. I robię pierwsze skrzydełko. Pierwsze skrzydełko robię od razu, czyli na pierwsze skrzydełko zakładają się trzy tak jakby bigowania. To jest to pierwsze bigowanie, mamy pół cala, drugie bigowanie, mamy pół cala, trzecie bigowanie. Tu też nikt nie mówi, że to musi być co pół cala, to może być mniejsze, może być większe. Mniejsze nie polecam, jednak niech te strony się na czymś trzymają, może być grubsze. I tutaj takie trzy kreseczki tworzą nam tak jakby pierwszą stronę. Jak zrobimy te trzy kreseczki, może ja faktycznie wezmę też ołówek i je narysuję, bo pewnie tego nie widać. Te trzy pierwsze kreseczki tworzą nam pierwszy zaczep na pierwszą stronę. I teraz, tak jak mówiłam, i teraz robimy odstęp. Teraz robimy dokładnie oto między jedną a drugą stroną. I tak jak mówiłam, może to być większe, może być mniejsze, zależy ile chcecie dodatków upchnąć. Możemy zrobić to na przykład tylko 1/4 cala, możemy zrobić to całkiem w ogóle na jeden cal, bo wtedy, no może wtedy nie będzie to ładnie wyglądało, ale możemy. Ja robię sobie zawsze też na pół cala, robię sobie odstęp. Czwarta kreseczka to jest nasz odstęp. Ja ją sobie zaznaczę, może na różowo, może różowy piszę. To jest nasz odstęp. Oj, przepraszam. To jest nasz odstęp i tutaj znowu robię sobie kolejne pół cala i znowu kolejny raz, dwa i trzy kreseczki. I te trzy kreseczki są znowu kolejnym naszym hinge'em. Tak jakby tutaj zostaje nam ten odstęp. Dobrze mówię? Czekajcie. Tak, bo tutaj skleję, to będzie nasz odstęp, ten różowo-fioletowy. Różowo-fioletowe, różowo-ołówkowe miałam powiedzieć. Czyli znowu ołóweczkiem, gdzie ten ołóweczek mój? I tak za każdym razem. I teraz sklejamy sobie to od drugiej strony. Wiadomo, że jak tutaj robimy zgłębienie, to tutaj, tutaj wiecie, tutaj jest taka harmonijka, więc tutaj nam się ta zasada nie sprawdzi. Ale dobrze, zaznaczmy sobie. Tutaj będzie pierwsza strona. Sklejamy. Tu będzie odstęp. Tu będzie druga strona. I tu mamy kolejny odstęp. Tak jakby widzicie, i tu robimy odstęp. I zaznaczymy go na różowo. Tak jakby te raz, dwa, trzy, to trzecie to już jest nam odstępem, ale jeszcze stroną. Także to jest tak jakby różowo-ołówkowe. Nie chcę Wam namieszać za bardzo, no ale dobra, chodzi o to, że teraz tutaj sobie tą jedyneczkę sklejamy z jedyneczką. Ja to zazwyczaj robię taśmą. Złóżmy sobie to najpierw. Jedyneczka idzie do jedyneczki. Sklejamy to w ten sposób. 0 zostaje, dwójeczka sklejamy z dwójeczką, 0 zostaje, widzicie, zostają nam tylko te zera i tu jest nasz kolejny odstęp. Jedźmy sobie 6 i 6,5 I to będzie trzecia strona. Tu zostawiamy odstępy. I tu mamy trzecią stronę. Kolejną składamy. I kolejna strona nam zostaje. I tutaj już pojechałam, widzicie? Nie zostawiłam tak jak tu. A jeśli bym chciała skończyć na trzech stronach, to już nie powinnam robić tego 6,5. Tylko już powinnam zostawić na trójeczce. Ale że chcemy czwartą stronę. Oczywiście nie składajcie tego wcześniej tak jak ja, tylko zróbcie sobie tyle, ile potrzebujecie. Możecie sobie pomocniczo pisać ołówkiem tak jak ja. Że tutaj piszemy czwóreczka. I wiem, że jeszcze potrzebuję jednej czwóreczki. I wiem, że na czwóreczce mam zakończyć. Nie kończę na zerze, tylko kończę na cyferce. Jakbym chciała robić kolejną stroną, to znowu robię 0. Ale jak chcę zakończyć, to zawsze kończę. Widzicie, zaczynam od cyfereczki i kończę na cyfereczce. Odstępów nie robię, bo ten odstęp to będzie później to tutaj, co zginamy, co tłumaczyłam. Mam nadzieję, że tłumaczę w miarę jasno. Staram się. Ale ja jestem chaotyczna w tłumaczeniu. Chyba na nauczyciela bym się nie nadawała. W każdym razie to zostawiam i też czwóreczkę stoję z czwóreczką. Ja to zazwyczaj sklejam na taśmę, ale teraz na potrzeby filmu skleję szybko klejem. Widzieliście, że wtedy tutaj przyklejałam właśnie taśmy do każdego hinge'a. Na początku powiem, jak zaczynałam robić albumy, nie miałam jeszcze taśm. Robiłam wszystko na klej, robiłam wszystko na Magica. Ten Magic mi tutaj łapał. Można też robić tak dla bezpieczeństwa, że można zrobić na taśmę i na Magica. Też będzie bezpieczniej. Widzicie, jedyneczkę mamy sklejoną, 0 zostawiamy i dwójeczkę znowu złączamy ze sobą. Możecie to też sobie zaznaczać od spodu, w drugą stronę to poskładać, żeby tego nie było widać, tych waszych notatek. Czyli tu, gdzie ja teraz sklejam, możecie sobie notować, albo możecie po prostu sklejać z tej strony, gdzie zrobiliście cyferki, bo tutaj i tak nam ta się zasada, że zginamy, jak bigujemy w tą stronę, to zginamy właśnie tak równo z bigowaniem. Czyli tak jakby to wgłębienie idzie nam na wierzch, wtedy nam papier się nie podrze. Często jest tak, że papier przedziera się nam na krawędziach. Ale tutaj, że mamy taką trochę harmonijkę, trochę w jedną, trochę w drugą stronę, to nam się to... No ta zasada jest tutaj zbędna po prostu. O, widzicie? 1, 2, 3. Zawsze, ale to zawsze ja sobie przyjeżdżam w jedną, w drugą, trzecią, czwartą, żeby ten system mi tutaj chodził, żeby mi tutaj wszystko chodziło. I tutaj 0 znowu zostawiam i czwóreczkę. Możecie to sobie oczywiście wziąć, najpierw poskładać taką harmonijkę. Ja kiedyś też tak robiłam, że taki wachlarzyk sobie robiłam. Dopiero później składałam 4 do 4, a do 0 zostawiałam. Także na początku wszystko powoli, a później z czasem, to mi wyjechało, z czasem wam wszystko będzie wychodziło szybko i sprawnie. Ja to w ogóle tak... Nie lubię marnować czasu na takie powolne mierzenie, takie powolne robienie. Ja jestem szybka, ja lubię zrobić coś szybko. Wiadomo, że niektórych rzeczy nie zrobimy szybko, że przy niektórych rzeczach trzeba się skupić, trzeba tej cierpliwości, trzeba robić powoli. O, widzicie? I mamy nasz system Hidden Hinge. I tutaj teraz te 2 cale mniej więcej można sobie odciąć. Ja to zrobię przy linijce. Nożykiem raz, dwa. Nie muszą to być też 2 cale. Można też na oko sobie odciąć. Żeby tutaj... O, coś mi nie docięło. Po prostu, żeby tutaj był ten kawałek, który nam wejdzie na okładkę. I już, i mamy naszego hinge'a. Pamiętajcie o odcięciu narożników. Chociaż tym moim sposobem, co ja przyklejam, że tutaj przykładam stronę i robię takie ciach, nie jest to konieczne, ale ja się gdzieś już tak nauczyłam na początku, jak tylko zaczynam robić i po prostu mi to weszło w krew i ja to ścinam. Bo jak dziewczyny tak nakładają, wiecie, stronę, no to te narożniki są niezbędne, wtedy łatwiej jest nałożyć stronę. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne, że w miarę się postarałam i wam to wyjaśniłam, jak to się robi. Także jeszcze raz, może na tym mniejszym kawałku, zostawiamy sobie dwa cale i potem to już jest nasza jedyneczka. To jest nasza jedyneczka, kolejne pół cala i to jest dwójeczka. I tutaj możemy zrobić sobie odstęp troszeczkę mniejszy. Na przykład te raz, dwa, trzy czwarte cala. O, mniejszy odstęp możemy zrobić. I to jest nasze zero. Ale wtedy widzicie, trzeba liczyć. Teraz trzeba liczyć, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna te pół cala. Aha, tutaj. I te kolejne pół cala. Aha, będzie tutaj. Przepraszam, tu jest jedyneczka. Widzicie, ja jestem chaotyczna. Dlatego ja, żeby sobie się nie bawić tutaj w to takie liczenie, robię sobie po prostu wszystko co pół cala. 2 cale, 2,5 cala, 3 cale, 3,5 cala, 4 cale, 4,5 cala. I mówię, zaznaczajcie sobie jedyneczka, jedyneczka. Możecie delikatnie ołóweczkiem 0 i dwójeczka, dwójeczka. I już macie dwie strony. I kolejny odstęp 5 cali. Piszecie 0 i kolejna strona. Załóżmy, że chcemy 3 strony, więc kończymy tylko na tych dwóch kreseczkach. 3, 3 i kończymy. Kończymy, żeby nam tutaj gdzieś nie wyszedł skor jakiś, bo zrobiliśmy go nie w tym miejscu, co trzeba. I mówię, numerek do numerka składamy, zostawiamy 0. Numerek do numerka składamy. To wygląda mniej więcej tak. Zaraz Wam właśnie jeszcze pokażę. A teraz właśnie widzicie przez te moje kombinowanie z calami. Nie chce mi wyjść równo. Tak samo jeśli chodzi o tą moją matematykę, ja też jak robię, Wy chcecie tam wymiary, zaraz Wam je podam, ale ja jak robię, to ja sobie przykładam, zaznaczam. Może dlatego tak mniej się skupiłam na tych wymiarach. Po prostu sobie zaznaczam ołówkiem, tnę ile potrzeba. O, widzicie? To wygląda mniej więcej tak. Co? Tutaj pomyliłam się. Nie, dobrze zrobiłam, dobra. Tutaj sobie zniweluję tego cala. O, bo on mi tutaj... O, widzicie? Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że mamy o, takie szlaczki się kiedyś rysowało. Proste, trójkącik, proste, trójkącik, proste. I te trójkąciki sklejamy ze sobą. Jak je ze sobą posklejamy, wyjdzie nam taki system. Zaraz zostaje. Mam nadzieję, że Wam to mniej więcej wytłumaczyłam i pomogłam. A teraz, żeby już nie przedłużać, przejdę do wymiarów stron, o które mnie prosiliście. No dobrze, rozpisałam wszystko dla Was dokładnie. Może na początku Wam tutaj rozłożę. Zatrzymajcie sobie, spiszcie. Mam nadzieję, że dobrze widać. Ja to jeszcze zaraz omówię. Tutaj mam pierwsza strona okładkowa, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, to też jest do siódmej, tylko za wcześnie zrobiłam linię, i ósma strona. No i dobrze, i po kolei już Wam tłumaczę. Odłożę sobie to na bok, położę sobie. Pierwsza strona, o, już mi gdzieś uciekł mój, jest. Ten wzór wytnijcie sobie, jeśli macie podobny wykrojnik, wytnijcie sobie w jakimś tam kawałku papieru, bo widzicie, to jest skrawek, także tutaj nie potrzebujemy konkretnych wymiarów, bo nam i tak wyjdzie tak, jak wycięliśmy. Ten skrawek ma 6 cm na 16,5 cm. I ja tutaj będę kombinowała, jeszcze widzicie, tutaj nic nie odcięłam. Tu będę chciała coś wykombinować ze skrapowym papierem, bo jak widzicie, przeciął nam się ten wykrojnik na pół, a mi się on podoba w ten sposób. Także czy podkleję go białym, czy zielonym, czy no coś będę kombinowała. Tu będziemy mieli miejsce na zdjęcie, które być może sobie dotniemy jeszcze matę. Zobaczymy w trakcie tworzenia. W każdym razie tu będzie klapka otwierana do góry. Ta klapka ma 11,5 cm na 16,5 cm. Tutaj jest dokładnie 16,5. Tutaj sobie wycięłam. Chodzi o to, żeby nam się tutaj zmieściło zdjęcie 13 na 9 i jeszcze może jakaś mała kompozycja. I tutaj mamy 1,5 cm bigowania, tak jakby zapasu. więc jak zamkniemy, to już nie mamy tutaj 16,5, tylko mamy 15 cm. Czyli tutaj 15 i bigujemy na tym 15 cm i jeszcze 1,5 cm nam zostaje. Może to być więcej, ale jest 16,5 na 1,5 jest centymetra bigowanie i w ten sposób to wygląda. Kolejną stroną będzie wodospad. Będą 3 strony wodospadu i też zostawiamy sobie właśnie jest 14 cm na 11,5 cm. I tu też mamy te 1,5 bigowania, że tutaj nam zostaje 10 cm. Że wejdzie nam zdjęcie 13 na 9 po 0,5 cm wszędzie zapasu. A tu będzie nasza klapeczka. O, to będzie wodospad ukryty. Także zawsze sobie zostawiamy, przykładam zdjęcie. I jak tutaj mam 13, to daje centymetr więcej, czyli 14. Jak tutaj mam 9, to daje 10 plus jeszcze 1,5 cm zapasu, czyli 11,5 na klapkę. I takie klapeczki potrzebowałam 3. Trzecia strona to jest kieszeń boczna i ona ma tutaj w tą stronę 8 lub 8,5 cm na 15,5 cm. Oczywiście możecie tutaj w tą stronę dać więcej, może to być głębsza kieszeń, możecie dać mniej, to będzie wtedy płytsza kieszeń. Zależy też jaki macie wykrojnik czy dziurkacz, ile Wam tutaj miejsca zabierze, bo wiecie, tutaj jest 8,5, ale można to wziąć dalej, więc już będzie na przykład tutaj 12 cm. Ale w moim przypadku jest 8,5 na 15,5 cm. Kolejna czwarta strona to będzie ta książeczka. W tym przypadku książeczkę będziemy mieli wklejoną, nie do końca, bo będziemy mieli tak do włożenia, ale książeczka nam się otwiera i muszą się zmieścić też zdjęcia 9 na 13, więc po złożeniu to musi mieć 10 na 14, czyli ma 20,5 lub 21 na 14 cm. Ja tutaj napisałam lub, ponieważ tutaj bigownica, wiecie, no nam robi swoje. Ja bigowałam na bigownicę cale, a centymetry to nam troszeczkę ucieka. W każdym bądź razie zróbcie tak, by tutaj miała 10 cm, więc tak jakby powinna mieć 20 z tym bigowaniem. 20 na 14,5 cm. Złóżcie na pół i będzie równo. Jeśli macie bigownicę, no to ona Wam troszeczkę zweryfikuje ten wymiar, ale żeby był zbliżony do tego 10. Piąta strona to są te wrota. My robiliśmy je powoli. Ja tutaj się pomyliłam w ich robieniu. Widzieliście ten mój błąd, opowiadałam Wam o nim. W każdym bądź razie one mają wysokość 15,5 cm, a tą szerokość docinamy dopiero po wycięciu wzoru wykrojnikiem, czyli jak ja wycięłam wykrojnikiem wzór, to sobie przyłożyłam gdzie chcę. Przepraszam, musiałam na chwilę przerwać. Na czym ja tutaj stanęłam? Chyba na tym, aha, że dopiero jak wycięcie wykrojnikiem, to dopiero sobie przypasujcie, gdzie chcecie mieć. Ja właśnie zrobiłam ten błąd, że zaczęłam matematycznie to liczyć i obliczać i mi nie wyszło. Ja jednak, widzicie, ja muszę sobie przyłożyć, zaznaczyć i dopiero wtedy zbigować, bo jak zaczęłam liczyć, tutaj przeliczać te centymetry, to zrobiłam krzywo. Ale tak jak mówię, tu pójdzie papier, więc tego nie będzie widać, więc tym się nie ma co przejmować. I kolejna strona to jest ta książeczka pozioma. Można ją było zrobić tylko tak, w ten sposób tylko. O. I tutaj byłoby zdjęcie. I tutaj byłyby te przyklejone 2 zdjęcia. Ale ja będę chciała wsunąć taga pod to. Dlatego zrobimy to w ten sposób. Tu będą 2 zdjęcia. Widać? Tu będą 2 mniejsze zdjęcia. Tu będzie jedno duże, a tu będzie wsuwany mały tag. I to ma właśnie wymiar całość 22 cm na 14,5 cm. 14,5, nie jak zwykle 14, ponieważ te 2 mniejsze zdjęcia, żeby nam się zmieściły z małym marginesikiem. I tutaj są bigowania właśnie, jak mamy całość na 22 cm Bigujemy na 10 cm i bigujemy na 20 cm. I te 2 cm nam zostają jako klapka do wklejenia. 7. strona to jest wodospad boczny, to jest tak samo jak ten wodospad poprzedni. Też mamy 14 cm na 11,5, czyli na 10 cm bigujemy, czyli tutaj te 1,5 cm zostaje i tutaj mamy jeszcze tą właśnie klapkę. Ta klapka ma 10 cm na 17 cm. Tutaj jest bigowanie na 15 cm, czyli 2 cm zostają na klapkę. Czyli 17 na 10 i tutaj bigujemy na 15 cm. I ostatnia strona to jest ta ramka na zdjęcie. Ramka ma zewnętrzne te wymiary 11 cm na 15 cm, a tutaj mamy wycięte po 1,5 cm, czyli nam odejmują się 3 cm. Widzicie, tu jest 1,5, tu jest 1,5, czyli razem 3, więc jak tutaj mieliśmy 15, to w środku mamy 12, 3 cm mniej i tu mieliśmy 11 i mamy 3 cm mniej 8. Czyli wycinamy sobie ramkę 15, żeby nie mieszały, 15 na 11 i robimy wszędzie 1,5 cm ramkę i nam zostaje tutaj 12 na 8. Dobrze, mam nadzieję, że spełniłam Wasze oczekiwania i wymagania. To był mój pierwszy taki tutorial, więc przepraszam, że zapomniałam, że to tak szybko zrobiłam, bo chciałam się bardziej skupić na ozdabianiu tego grudniownika niż na tłumaczeniu Wam tych wymiarów, ale prosiliście, więc bardzo proszę. A teraz przejdziemy do zrobienia kwiatów poinsecji. Także ja tutaj troszeczkę sobie ogarnę i za chwilę wracam do Was z robieniem kwiatków. No i dobrze, kochani, przechodzimy do zrobienia poinsecji. Poinsecje będą nam potrzebne do ozdobienia naszych stron. Jeśli chodzi o mnie, to ja już na swoim kanale nagrywałam film, jak zrobić poinsecję. Podlinkuję Wam go gdzieś wyżej. Ale teraz już jakiś czas temu kupiłam sobie wykrojnik do poinsecji. Nie pamiętam, z jakiej on jest firmy, wybaczcie mi. Ja teraz, odkąd mam matę na szafie magnetyczną, to nie pamiętam, jakiej firmy są wszystkie wykrojniki. W każdym bądź razie mam taki potrójny wykrojnik, ale wcześniej swoje poinsecje robiłam wycinając z szablonu. Po prostu miałam wydrukowany szablon, wycinałam sobie poinsecję i z niego robiłam, także to jest nie problem, poszukajcie sobie wydrukowany szablon lub w sklepie są dostępne z Craft and You Design poinsecje, one wyglądają troszeczkę inaczej, ale uwierzcie mi, że efekt osiągnięcie taki sam bądź podobny, bo naprawdę z jakiego wykrojnika byście nie robili, z jakiego szablonu byście nie robili, poinsecje Wam zawsze wyjdą piękne. Więc ja sobie tutaj już nawycinałam. Nawycinałam sobie listeczki, nawycinałam sobie kwiatuszki. Fajne jest to, że to jest jeden wykrojnik, z którego od razu zrobicie cały kwiat. Poinsecja nie potrzebuje dużo płatków, duży, mniejszy, najmniejszy. Ja wcześniej robiłam tylko z dużych i też wychodził i też były piękne, ale dzisiaj zrobimy sobie takie na bogato. Zrobię z Wami jeden kwiatuszek czerwony, te sobie zostawię, zrobię sobie je później i zrobię z Wami jeden kwiatuszek niebieski. Tutaj mam wycięte właśnie białe, z białego papieru i tutaj też mam więcej i sobie to odłożę. Także będzie nam potrzebny szablon poinsecji. Jeśli jeszcze chodzi o listki, listeczki nie są niezbędne, bo jeśli przyjrzycie się kwiatowi poinsecji, tej gwiaździe betlejemskiej, to zauważycie, że ten czerwony kwiat nagle przechodzi w zielony kwiat i on jest tak jakby liśćmi tej poinsecji. Ale jeśli producenci wykrojników dokładają nam liście, można je użyć jak najbardziej, można ich nie używać, można je użyć. Ja je użyłam tutaj w tej czerwonej, w tej niebieskiej widać, no, wcale nie widać, że to są listki. Można je zrobić na inny kolor, ja zrobiłam na niebieski. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Oczywiście będzie potrzebny nam brokat. Brokat złoty, brokat srebrny. Ja mam tutaj Nuvo, szukajcie brokatów w sklepie, są na pewno różnokolorowe. Będzie nam potrzebny Magic, będzie nam potrzebny Distress Oxide do pokolorowania tych poinsecji. Nie musi być niebieski, może być też ten taki, wiecie, na przykład Cracked Pistachio, to takie fajne zielone wejdą. O, może zrobię zieloną tym razem, żeby było troszeczkę inaczej. Wezmę sobie tylko gąbeczkę. Zrobię sobie zieloną, żeby było coś innego. Niebieską już mam. No i będą nam potrzebne pręciki. Ja mam pręcików ogromny wybór. Szukajcie w sklepie. Nie muszą to być też pręciki. Zobaczcie, mogą być jakieś koraliki. Mogą to być kuleczki złote, czerwone. W ogóle do tego wykrojnika też był dodany taki, zaraz wam pokażę. O, widzicie takie kuleczki, że można dociąć sobie od razu te środeczki. Ja mam pręciki, więc je wykorzystam, ale tutaj na środek możecie naprawdę kombinować, z czego tam macie. Możecie też nawet nasypać brokatu, też będzie fajnie wyglądało. Albo dżecika złotego, też będzie fajnie wyglądało. Naprawdę ograniczone jest wyobraźnia. No i co jeszcze będzie nam potrzebne? Ja mam tutaj taki swój zestawik. Będą nam potrzebne dłutka do wygniatania. Dłutka też są dostępne w sklepie. Z tego co widziałam, to chyba z nowa. Jeśli nie macie dłutek, równie dobrze sprawdzi się okrągła końcówka długopisu. Też można spokojnie, ja kiedyś drugą stroną pędzelka wygniatałam kwiatki, też można spokojnie to w ten sposób zrobić. Oczywiście szpikulec, żeby zrobić dziurę. I co? I drucik. Gdzie ten drucik mój jest zielony? I drucik do przeciągnięcia pręcików. I jakaś gąbeczka do wyciskania. Ja mam coś takiego. Ale jeśli kupiliście ten Sizixa do czyszczenia wykrojników, to też ta gąbeczka się nada. Ja lubię robić na tym. To już wielokrotnie powtarzałam, to jest packa murarska do zacierania gładzi bodajże. Dobra, nie przedłużając. Kwiatuszki się robi bardzo szybko. Odkładamy, tutaj mamy, widzicie, prawą stronę. Tutaj są, ja mam przynajmniej takie właśnie żłobienia. Mam nadzieję, że widać. Odwracam to na drugą stronę. I na tej drugiej stronie będę to wygniatała. Biorę sobie kuleczkę, jakąś taką, nie za dużą, nie za małą. I wygniatam. Wygniatam po lewej stronie. Najbardziej staram się przy krawędziach to robić. To jest naprawdę proste. Jeśli chodzi o poinsecje z papieru, to robi się je w bardzo szybki i prosty sposób. Odkładam, przekładam na drugą stronę i teraz robię dziurkę w środku. I gotowa. I kolejna. Ja będę je robiła takie właśnie złoto, czerwono, zielone, bo tak jak już mówiłam wam w pierwszej części filmu, i odkładam na drugą stronę, nie przejmuję się tym, że tutaj mi pękło, nie robi to żadnego problemu. Tak jak mówiłam w pierwszej części filmu, będę chciała, żeby ten mój grudniownik był, tutaj przyda się jakieś mniejsze dłutko, żeby ten grudniownik był właśnie w takich typowo świątecznych, złoto-czerwono-zielonych kolorach. O, i gotowe. Jeśli chodzi o listeczki, też odkładam je na drugą stronę, ale tylko po brzegach sobie jadę. Tylko po brzegach. I odkładam na drugą stronę i ta strona, która ma być przyklejona do płatka, czyli oto, to co ma być tutaj przyklejone, to sobie przejeżdżam na prosto. I znowu lewa strona, po krawędziach. Przekładam. I tutaj. No i dobrze, i tutaj mamy, zabiorę sobie to na razie, tą poinsecję możemy już bez problemu składać. Słuchajcie, to się robi rachciach. Najdłużej, jak nie miałam wykrojnika, to najdłużej się schodziło z wycinaniem tego nożyczkami. O, i przykładam naprzemiennie i sobie przytrzymuję. O, jeszcze jak mi coś krzywo wyjdzie, o. Najdłużej się schodziło z wycinaniem tego ręcznie z szablonu, ale powiem, że lubiłam to robić. drukowałam sobie już w papierze właśnie o takim czerwonym. W ogóle to jest zwykły papier, to jest papier 250 i ten biały i czerwony. Także spokojnie z takiej grubości nam wyjdą kwiatki. Może być też troszeczkę cięższy, 190, 170 też spokojnie wyjdą kwiatki. No właśnie, ja sobie drukowałam na takim czerwonym, czy właśnie złotym kolorze i wycinałam w czasie oglądania filmu. Dobrze, tutaj dałam takie złote, mam takie złote, ale mam też takie fajne żółte puchate, zobaczcie. O, i one też się fajnie sprawdzają. I tym razem dam te. Także można tutaj się bawić. Biorę po 3, wkładam tutaj w drucik. O tak, coś takiego robimy. Chwytam tutaj mocno. Można wziąć bardziej giętki drucik. Ja mam taki złoty, bardziej giętki i tak zawinąć, żeby te pręciki się trzymały i były troszeczkę wyżej. Ale ja sobie, o, tutaj sobie trzymam. Wkładam w tą dziurkę, w którą przygotowałam. Dociskam do końca i teraz tak ciężko jest mi to zrobić ręką. Można oczywiście, ale ja sobie pomagam szczypcami. Łapię tutaj szczypcami za drucik. Trzymam mocno i ciągnę. O, pyk i gotowe. Drucik wyjmuję. Dookoła tutaj smaruję, żeby nam te pręciki się nie ruszały. Także tutaj smaruję, a przy okazji smaruję więcej i przyklejam naszego listka tą stroną, o tak, tą wypukłą taką tutaj do tej strony zewnętrznej, o tak, o, żeby tutaj nam się taki listeczek uformował. O, że tu upłaciałam klejem już, ale nie przejmuję się tym, bo zaraz będę ciapać klejem, żeby brokat przykleić. I gdzieś zaraz przyklejam sobie drugi obok, może z tej strony. Zaraz będę ciapała klejem, żeby, wiecie, żeby brokat nałożyć. Ale teraz na chwilkę odkładam to w ten sposób, tak właśnie kwiatuszkiem do góry, o, w taki sposób, żeby klej troszeczkę przesechł. I ja robię pozostałe kwiatki i jak już je narobię, to później dopiero robię brokatem, żeby właśnie to mi wyschło. A teraz właśnie to odkładamy na bok. Weźmiemy się za tą niebieską, tylko tym razem zrobimy ją tym Cracked Pistachio. Oczywiście gąbeczkę można nałożyć na to urządzenie, ale ja to zrobię ręcznie, ponieważ płateczki są delikatne. Aha, i będzie nam jeszcze potrzebna mokra chusteczka. Mokra chusteczka, moja jest jeszcze mokra. I teraz tak, bierzemy nie za dużo, delikatnie i tylko ręciki. I tak jak nam wyjdzie, wyjdzie nam więcej, wyjdzie nam mniej, nie przejmujmy się tym. O, w ten sposób. I od razu bierzemy mokrą chusteczkę na paluszek i rozcieramy to ładnie po całym kwiatuszku. Znaczy po całym, po płateczkach. Tutaj, żeby wiecie, żeby to wyglądało tak bardziej naturalnie. I kolejne. Tak możecie robić na różne inne kolory. Wiem, że też są różowe poinsecje. Zresztą teraz wiecie, że... Chociaż przy niebieskim to było bardziej widać te krawędzie. Tutaj nawet by się obyło bez mokrej chusteczki, bo ten Cracked Pistachio jest taki delikatny. Wybór Distressów Oxide w sklepie jest ogromny, więc szukajcie. O, i tutaj też. Jak wam wejdzie, to już całego kwiatucha. O, tu trochę za mało. O, super. I teraz zastanawiam się nad tymi, bo tutaj tak nam wyszło jak nie listki. Więc tutaj może damy więcej tego pistacjowego koloru. Nawet możemy właśnie bez moczenia. O. Żeby to był listek faktycznie, a nie wiecie, ani kolejny płatek. Więc tutaj dam troszeczkę więcej. O. Dobra. To sobie odkładamy na razie na bok. I znowu do góry nogami odciskamy. Do góry nogami, tak jakby kwiaty miały nogi, nie? Do góry tą prawą stroną. Szybko tutaj, wiecie, nie ma co się zastanawiać nad tym, jak to zrobić. Rachu, ciachu i gotowe. Mówię, najdłużej się schodzi z wykraiwaniem tego, nawet wykrojnikiem, jak macie to. Też wyjąć, przełożyć, podłożyć. No schodzi się z tym. Przełożyć, przekręcić korbką. Także ja jestem zwolenniczką dziurkaczy, bo się robi hop-siop i gotowe, no ale nie ma takich dużych dziurkaczy. Trzeba się męczyć z tą maszynką. I tutaj troszeczkę ten mniejszy. Tym też, że macie mniejsze, większe dłutko, nie przejmujcie się, szukajcie pędzelków, końcówek, ołówków grubszych, cieńszych, żeby to móc sobie powyginać tak, jak Wam się podoba, albo kupcie sobie takie dłutko. To powiem Wam, że przydaje się do różnych rzeczy, nie tylko do robienia kwiatków, no ale głównie, ja używam tego głównie do wygniatania kwiatków. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i to był zakup, którego nie żałuję, który nie leży, bo coraz jakieś kwiatki robię. Kiedyś robiłam więcej kwiatków. W ogóle swój kanał zaczynałam od kwiatków. No i dobrze, i znowu sklejamy naprzemiennie. Płatek do płatka. O. Zasłaniamy dziurki. Przygniatamy, jak tak mocniej wgnieciemy, to one się podniosą jeszcze do góry. Ten mały wgniatamy, tu mam nawet jeszcze mniejsze dłutko, jeszcze można bardziej wgnieść, jeszcze przy okazji robienia dziurki się wgniecie. Teraz zastanawiam się, jakie pręciki tutaj dać, ale mam właśnie takie zielone, więc może damy zielone. Tylko mam grube zielone i mam cienkie zielone, zaraz zobaczymy. Mam takie zielone i całe stado i takie, ale chyba te grube mi się bardziej podobają. Te grube one są już na druciku, na takim też dość grubym druciku. Biorę tylko dwa, chociaż mogę wziąć trzy. Będzie taki bogatszy ten kwiatek. Ale mówię, nie macie pręcików, to możecie użyć pół perełek, pół kryształków. To nie jest problem. Gdzie tam miałam sznureczek, tu mam drucik. Tu mam drucik, więc równie dobrze mogę go tu odciąć i tak włożyć. Ale nie będę się chyba tak bawić, tylko też przełożę brud. I hop, sasa. I ciągniemy. Nie chcę przejść. Oj, trochę siły trzeba użyć. Widzicie, nie chcę przejść. Jak nie chcę przejść, to trzeba powiększyć dziurkę. Można to zrobić dziurkaczem, krokodylem na przykład. I chyba, wiecie co, chyba jednak tutaj przetnę te pręciki. Przetnę, bo to jest drucik. Poplątały mi się. O. O, widzicie? I teraz spokojnie sobie mogę jeden, drugi, trzeci tutaj wepchnąć. O. Czwarty. Nie chcę wejść. A to jaki, no? Czyli więcej jak 4 mi tu nie wejdzie. Ale wszedł. To jeszcze może 5. Spróbujemy w środek. Damy radę. Czy nie bardzo? Nie damy rady, ale wiecie co, zawsze można też wziąć klej na gorąco i klejem na gorąco to wkleić. Można też jeszcze powiększyć dziurkę obok i spróbować jeszcze włożyć. No dobra, nie chcę Was tutaj przetrzymywać. Mamy te dwa i tutaj jeszcze mogę sobie tak zakręcić z tyłu. O. Rzadko się zdarzają pręciki z drucikami. W większości są ze sznureczkami, więc nie każdym tak zakręcicie, jak ja to teraz zrobiłam. O, tu już mi Magic kapie prosto właśnie na to, żeby tutaj zabezpieczyć i przy okazji przykleić nasze listki. Jeden damy tutaj. Trzymamy, o. Patrzę, czy pasuje tutaj. Pasuje, o, dobra. I drugi damy gdzieś obok. Można jeszcze dołożyć kleju. Drugi damy obok tutaj. Dobra. Dobra. I też robimy to w ten sposób, że tutaj sobie niech odpoczywa. Niech to sobie odpoczywa w ten sposób. My sprzątamy ten mini bajzelik i weźmiemy się za brokatowanie, tak? Teraz będzie fajna zabawa. Będziemy brudzić biurko. Będziemy brudzić biurko i wszystko dookoła. Bierzemy sobie kartkę. Jakąś taką zwykłą A4 od papier ksero. Bierzemy sobie naszą poinsencję. I teraz pokażę Wam dwa sposoby. Pierwszy z sposobów, jakim ja robię, to jest po prostu biorę Magica i jadę tutaj po krawędziach. Oczywiście, jeśli chcę mieć tak dużo brokatu, jak na tej, której już zrobiłam, bo jeśli chcę mieć mniej, no to jadę tylko po gdzieś tam po kilku, wiecie, na przykład na tym, gdzieś tak wybiórczo. A że ja chcę mieć dużo brokatu, chcę, by te kwiaty były prawie całe w brokacie, to sobie w ten sposób wymaziałam i jeszcze paluszkiem sobie to, o, widzicie, dlatego mówię, że wtedy dotknęłam palcem w kleju, mówiłam, że się nie przejmuję, bo będę zaraz dawała brokat. No i właśnie otwieram sobie brokat, o, i sypiemy. Sypiemy obficie, nie żałujemy. O, cały wysypaliśmy. I jak widzę, że gdzieś mi się nie przykleiło, to jeszcze, o, jeszcze poprawiam. Jeszcze można dodać gdzieś kleju, jak nam się gdzieś nie przykleiło. Osypujemy brokacik, odkładamy na chwileczkę na bok. No i teraz trzeba zsypać ten brokacik. Oczywiście, jeśli robię kolejne kwiatki, to biorę kolejnego kwiatka i już sobie taplam. Nie mam na razie przygotowanych kolejnych kwiatków, więc brokat sobie zsypię do słoiczka z powrotem, a resztę zbieram zazwyczaj tą ściągaczką taką, wiecie, no. O, jeszcze zostało sporo. Tą ściągaczką z klejem do ubrań. Jak ktoś ma kota bądź psa w domu, to wie, o czym ja mówię. Tak, tutaj sobie zapisałam moje wydatki zeszłomiesięczne, nawet chyba z zeszłego roku. Ojej, ojej, przepraszam Was. Ta już mi się skończyła właśnie. Nie podjeżdża mi, tylko jeździ w górze. O. Właśnie. Rolka do ubrań, o, widzicie, teraz sobie przypomniałam. Roleczką do ubrań elegancko zbieram. Dobrze, to był pierwszy sposób, że w ten sposób sypiemy nad kartką. Drugi sposób to oczywiście też robimy nad kartką. Zaraz, tamta była do złotego. Weźmiemy sobie teraz do srebrnego. Jakaś kartka, która gdzieś tam nam się do czegoś wcześniej przydała. Ten brokat otwieram. Nie martwię się, on już był otwierany, tylko ma ten klej taki silny tutaj na tej ja tak zabezpieczam. I do tej, gdzie jest ten mój pędzelek teraz właśnie, o jest, do tego kwiatka robię w ten sposób, że tutaj mam otwartego Magica, biorę kwiatuszka, może go odłożę na razie na bok na chwilkę, biorę Magic, wyciskam na pędzelek, nakładam go na naszego kwiatka, tu gdzie chcę mieć brokat. Biorę teraz brokat i nakładam pędzelkiem. Oczywiście widzicie, też się osypuje troszeczkę, dlatego robimy to na kartce, ale tego już nie musimy zsypywać, tego nie jest dużo. Można oczywiście też zrobić w ten sposób, że też jedziemy sobie klejem po płatkach, nie na pędzelek, tylko od razu na płatki. Bierzemy, nabieramy brokat i teraz rozsmarowujemy klej razem z brokatem już. Także wiecie, takich sposobów na nakładanie brokatu to jest dużo. Starajcie się, żeby tutaj się Wam nie posklejało nic. Jak coś się poskleja, to od razu popodnoście. O, tutaj się, widzicie, chce skleić płateczek. Tego od razu do góry. Nawet tak można sobie od razu popodnosić, to będzie... O, tu się na przykład skleił. To go też od razu do góry. No, widzicie? Pięknie to wygląda. Jeszcze mi się kręci, jeszcze dobrze nie wysechł właśnie. Właśnie trzeba poczekać, aż dobrze wyschnie, wtedy już nam się nie będzie nic kręciło, tylko będzie właśnie elegancko nam się trzymało. Dobrze, pędzelek do mycia to na razie na chwilkę odkładam, bo jeszcze Wam pokażę jeden trik. I nasze kwiatki będą gotowe. Zamykam, sprzątam. Ja sobie porobię te kwiatki i będę się brała za dogrywanie kolejnej części filmu, gdzie już będę ozdabiała. Podejrzewam, że on będzie w kolejny wtorek, chyba że czas jakoś inaczej się ułoży, coś tam się nie ułoży tak, jakbym chciała. I teraz biorę sobie lakier do włosów. Biorę sobie mojego brokatowego kwiatuszka i go spryskuję. Nie żałuję. Ja oczywiście tego nigdy nie robię nad matą, tylko robię to gdzieś w miejscu, gdzie no, można robić nad matą i potem wytrzeć. Żeby, bo wiecie, lakier jest klejący. Ale o, spryskuję sobie dość mocno. Nie martwcie się, to przecież jest bezbarwne. A chodzi o to, że jak tak zrobicie, od razu wytrzyjcie rękę. Jak tak zrobicie, to po wyschnięciu ten nasz brokat, patrzcie, prawie wcale nie odpada. Wiadomo, gdzieś tam coś zostanie, ale to są, wiecie, to są jakieś tam pojedyncze brokatki. A tak, jakbyście tego nie zrobili, to mnóstwo tego brokatu by Wam odpadło. Dobrze, w każdym bądź razie mamy kwiatuszki zrobione. Ten zielony też się super prezentuje. Polecam Wam szukanie tych wykrojników w sklepie Scrap Pasja. Ja podejrzewam, że one kiedyś były, bo to są prawdopodobnie z... No nie pamiętam, podlinkuję Wam, skąd one mogą być, ale w sklepie są na pewno z Craft and You Design. Efekt kwiatków wyjdzie taki sam. Nie przejmujcie się w ogóle, że to jest inny kształt, czy coś w tym stylu, że nie ma tych rowków, nie ma tych ząbków. Kwiaty Wam wejdą na pewno takie same. Dobrze, bo ja się rozgadałam dzisiaj jak nigdy. Rozgadałam się, a teraz mi słów brakuje. W każdym bądź razie zapraszam Was do kolejnej części filmu. Ta była taka trochę nieplanowana. Planowane było pokazanie Wam poinsecji. Nie planowałam pokazywania jeszcze raz Hidden Hinge'a i tych klapek, ale prosiliście, więc na Waszą prośbę dograłam to. I co? I czekam. Czekajcie na kolejną część. Zapraszam Was do subskrypcji kanału sklepu Scrap Pasja, do subskrypcji mojego kanału Gosiowy Świat Czekajcie na kolejną część naszego grudniownika. Będziemy oklejać nasze strony, będziemy oklejać klapki. Nie będziemy go jeszcze ozdabiać w kolejnej części. Myślę, że wyjdą jeszcze... Będziemy oklejać strony. W następnej części będziemy ozdabiać. I w ostatniej części chyba zrobimy okładkę. To będzie oddzielny film na okładkę, tak mi się wydaje. 3 wtorki. Mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!